Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Drugi list do Tymoteusza, 2:19. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota, wam zwiastujemy. Pierwszy list Jana, 1:1-3. Często znanym osobistościom ciężko jest prowadzić spokojne życie, będąc niezauważonymi przez paparazzi, chyba się to nazywa, czy fanów. Pewnego razu w jednym ze sklepów z biżuterią w Los Angeles pojawił się mężczyzna z doklejoną brodą i peruką. Sprzedawca, myśląc, że to jakiś bandyta, zawiadomił policję. Ostatecznie podejrzany okazał się znanym artystą, który użył przebrania, aby pozostać nierozpoznanym. Słysząc tę historię, musiałem pomyśleć o Synu Bożym, który posiadał nieporównywalnie wyższe pochodzenie i większą godność. Także do Niego przychodziło wielu, aby Go widzieć i słuchać, albo aby otrzymać od Niego pomoc. W życiu Pana Jezusa Chrystusa były takie momenty, że otaczały Go wielkie tłumy ludzi, nie dając Jemu chwili odpoczynku. A jednak On nie unikał ludzi, kiedy chciał sam spędzić czas na modlitwie, poświęcał temu swoje noce. Mimo to Pan Jezus Chrystus był dla każdego dostępny i to nie tylko w ciągu dnia, ale również w nocy, jeśli ktoś tego pragnął. Tysiące ludzi w Izraelu obserwowało poczynania Pana Jezusa Chrystusa, obserwowało Jego poczynania. Wielu się Jemu przysłuchiwało, a niektórzy Go dotykali, także wielu Pan Jezus Chrystus uzdrowił. I niedługo po tym wszystkim rozbrzmiały głosy podburzonego ludu w Jerozolimie, który krzyczał: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Właśnie tego, który czynił jedynie dobro. Z drugiej strony Biblia nie pozostawia wątpliwości, że to Pan Jezus Chrystus, On sam ofiarował swoje życie za swoich wrogów. Czyniąc to, stał się prawdziwie Zbawicielem świata. Do dzisiaj Pan Jezus pragnie stać się ratownikiem dla Twojej duszy. Pragnie stać się ratownikiem dla każdego, kto w Niego uwierzy. Kim są w porównaniu z Panem Jezusem Chrystusem sławni tego świata? Oni umrą albo umarli i pozostali w grobie, ale Pan Jezus Chrystus żyje.